Zawsze z wielką ciekawością czekamy na liturgię Słowa. Co też Bóg chce nam powiedzieć? W pierwszym dniu rekolekcji, w czasie tej Najświętszej Eucharystii. I Jego Słowo nie jest takie proste. Nawet nasza kantor w kontekście tego Słowa przyjęła nawet taką melodię pokutną, aż się wydaje, że rzeczywiście to Słowo jest trochę takie trudne dzisiaj. Z powodu trzech występków Izraela i z powodu czterech nie odwrócę tego wyroku, gdyż sprzedają za srebro sprawiedliwego, a ubogiego za parę sandałów. W proch ziemi wdeptują głowy biedaków i ubogich kierują na bezdroża. Ojciec i syn chodzą do tej samej dziewczyny, aby znieważać święte imię moje. Na płaszczach zastawnych wylegują się przy każdym ołtarzu i wino wymuszone grzywną piją w domu swego Boga. Pamiętam kiedyś takie rekolekcje weekendowe. Prowadziłem dla wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym w Krakowie, takiej największej zresztą wspólnoty. Jeruzalem się nazywała ta wspólnota w Krakowie. I kiedy rozpoczęło się uwielbienie wieczorem, to uwielbienie w ogóle nie szło. I tam kilka osób takich z darem poznania, i też jakoś Bóg dał mi to jakoś tam w sercu mocno poznać, że są jakieś przeszkody na modlitwie, tak to mówimy, rozumiecie, o co chodzi dokładnie. I rzeczywiście zatrzymaliśmy modlitwę i zaczęliśmy się modlić, o co Bogu chodzi. I Pan Bóg wskazał pychę. Tak akurat było w tej wspólnocie, wtedy, kiedy to rozznaliśmy. I było tak jakieś wielkie poruszenie i zniesmaczenie też, że na końcu tych rekolekcji ja nawet zostałem jakoś tak osądzony przez Radę Starszych tej wspólnoty, że rozbiłem tę modlitwę i tam to było niewłaściwe. I jeszcze na dodatek powiedziano, że Bóg nigdy nie mówi trudnych słów. To jest bardzo ciekawe. Pamiętam, to przeżyłem bardzo mocno i zaraz sobie to jakoś intelektualnie na swoją obronę też usprawiedliwiłem się tym, że oni mówią kłamstwo. Ci ludzie mówili kłamstwo. Bóg bardzo często mówi trudne słowa. A akurat oni mieli taki zwyczaj we wspólnocie, jak modlili się o słowo dla kogoś, jak było trudne słowo, nigdy go nie czytali. To jest bardzo niesprawiedliwe i nieuczciwe. Bracia i siostry, gdybym ja gdzieś tam spojrzał na swoje życie i na te dzieła, które teraz rosną, dzieła te Bożego Miłosierdzia, to naprawdę, słuchajcie, z ręką na sercu mogę wam powiedzieć, że Bóg ma bardzo ciężką rękę do mnie. I bardzo często, jak modlę się o jakieś poznanie, o jakieś słowo, to słyszę bardzo ciężkie słowa. Ciągle wzywające mnie do nawrócenia. Aż czasami naprawdę tak po ludzku chciałoby się powiedzieć: Boże, mógłbyś jakieś takie milsze słowa do mnie skierować. A często właśnie trudne słowa, które gdzieś tam ciągną mnie w górę, czy wyciągają mnie z moich grzechów i słabości. Tak szczerze wam powiem, że trochę się tak szamotałem z księdzem Bogusławem odnośnie tematu. I ksiądz Bogusław bardzo chciał tak o rozeznawaniu. Trochę będzie też o tym, na pewno kilka jakoś tam takich spotkań. Ale bardzo w moim sercu, to może tak wynika też z mojego życia i z tej funkcji w diecezji, że bardzo w moim sercu wciąż wybrzmiewa to posłanie do głoszenia Jezusa. I dlatego tak bardzo jakoś chciałem o tym mówić. Zresztą płacząc nad tym wszystkim, co się dzieje też w Kościele i naszym, i też szerzej, że tak mało ludzi idzie i głosi Jezusa. O tym sobie później powiemy. Akurat jestem w takim etapie, kilku tygodni ostatnich, że w ogóle ciągle mi się płakać chce nad miernotą Kościoła. I taki do was przychodzę.
Może to moje, może to Boga, nie wiem sam, ale taki do was przychodzę. Teraz też przygotowujemy wiele, wiele wydarzeń w diecezji i też jakieś spory z różnymi osobami gdzieś tam wiedziemy. Przeżywam to jakoś bardzo mocno w sercu. Jestem przekonany bardzo mocno, że na początku tych naszych dni Bóg chce poprosić nas o nawrócenie. Zresztą Bóg bardzo często tak robi. Kiedy czytamy Apokalipsę świętego Jana, zanim Bóg pokaże Janowi niebo, upomina kościoły. Rozumiemy, że to jest Bóg i każde jego upomnienie jest z miłości ku nawróceniu. To jest właśnie ta różnica, że jak ktoś tam karci, to może to robić, bo chce wywyższyć się nad kimś, chce komuś dopiec. Bóg nie ma nigdy takiej intencji. Bóg zawsze, jeżeli mówi trudne słowo, to po to, aby nawrócić, czyli żeby pociągnąć serce kogoś do siebie, żeby ujawnić fałszywe bóstwa. Te bóstwa, które zagracają serce nasze i Bóg nie może w nich rozkwitnąć, tak jakby chciał być w naszym sercu. Także te rzeczy dobrze wiecie, ale trzeba je dobrze jakoś na początku powiedzieć. Bóg przez to słowo wzywa nas do jakiegoś nawrócenia. No i pochylmy się przez chwilę. Na pewno to, co słyszymy tutaj, to to, że jest jakaś niesprawiedliwość. Sprzedają za srebro sprawiedliwego. Co to znaczy? Że nie stoimy po stronie prawdy. Zresztą zobaczcie taki psalm jest. Zrozumcie prawdę, wy niepomni Boga. Takie ostre słowa. Takie nakazujące. Sprawiedliwość pierwsza w świecie to oddać chwałę Bogu. Sprawiedliwość pierwsza w świecie to adorować Boga. To, żeby Bóg był pierwszy. Żeby Bóg był najważniejszy. Jedyny. To jest sprawiedliwość. Nie ma innego Boga, tylko Bóg jedyny. Nie ma innego Pana, tylko On. Pierwsza sprawiedliwość, największa. Nikomu nie będziemy się kłaniać, tylko Bogu. Przed nikim nie będziemy skłaniać swoich kolan, tylko przed Bogiem. To jest pierwsza sprawiedliwość. Tu dużo można by mówić, o tym jeszcze powiemy. Ubogiego za parę sandałów. Ubodzy nie są kochani. Ja mogę najwięcej w tej diecezji o tym powiedzieć. Bo od rana do nocy i w nocy biegamy i ratujemy ludzi najuboższych na tych ziemiach. Troska ubogiego, przestańmy się oszukiwać, jest naprawdę kiepska. Naprawdę mało kochamy człowieka. Nie oddajemy życia za ludzi. Nie bierzemy ich problemów jako swoich. Nie, to miłosierdzie jest posunięte zbyt mało wobec nich. W proch ziemi wdeptują głowy biedaków i ubogich kierują na bezdroża. Ubogich kierują na bezdroża. To na pewno brak zdrowej nauki i brak w ogóle dzielenia się zdrową nauką z innymi. To dotyka mocno też głoszenia Ewangelii. Ojciec i syn chodzą do tej samej dziewczyny. To, co wydawało się jakąś prawością, dzisiaj już nie jest prawe, jest jakieś zagubienie. Nie jest brany Bóg pod uwagę. Pod wpływem świata nasze serce ulega światowości i nie pytamy się najpierw, jaka jest wola Boga, nie pytamy się najpierw, czy co Bóg o tym myśli, tylko myślimy, co świat o tym myśli, jak wypadnę w takiej czy innej sytuacji. Na płaszczach zastawnych wylegują się przy każdym ołtarzu i wino wymuszone grzywną piją w domu swego Boga. Za mało troski o Kościół Boży. Za dużo troski o siebie samych. Kościół
w takim, a nie innym stanie, za mało oddajemy za Niego życie. Zniszczyłem owoc ich z góry, a z dołu korzenie. I ja to wyprowadziłem was z Egiptu. Wiodłem przez pustynię przez lat 40, byście posiedli ziemię Amorytów. Bracia, siostry, rozumiemy, że słowo każde Boga to trudne słowo też. Ono chwilę później Pan Bóg mówi do nas, drogę wskazuje światło. I tak też jest tutaj, zobaczcie. Pan Bóg prosi, aby wspomnieć na wyprowadzenie z Egiptu. Może zatrzymamy się tylko na takim jednym wydarzeniu przez te rekolekcje, a mianowicie obłok, który prowadził Izraelitów. Pamiętacie, że w nocy, w dzień najpierw, to był taki obłok dymu, który właśnie był nad obozem. On też oddzielał na początku Egipcjan od Izraelitów. A w nocy był ogniem płonącym. I temu obłokowi było posłuszeństwo. Kiedy obłok wstawał, unosił się, Izraelici wychodzili. Obok był jeden dzień, drugi, trzeci, czwarty. Izraelici zostawali na miejscu. Posłuszeństwo obłokowi. Oczywiście to nie chodzi o obłok sam. Wiemy, że to anioł pański, to Bóg, który czuwa nad Izraelem. Tajemnica tego obłoku polega na tym, że to Bóg, który czuwa nad Izraelem. To Bóg, który właśnie jest zawsze z nimi, który ich prowadzi. I taka ciekawostka, że jakby w nocy on bardziej się ujawnia, bo jest ogniem. Bracia i siostry, dzisiaj wiele płaczemy nad światem. Jesteśmy zagubieni tym wszystkim, co się dzieje. Bardzo wiele przeżywamy różnych sytuacji z życia. Nie wiemy, w którym kierunku iść. A jednak musimy pamiętać o tym, że Pan naprawdę nas prowadzi i naprawdę jest przy nas. Żeby zawsze dostrzec w tym obłoku tajemniczą obecność Boga. A w nocy tego życia, w ciemnościach, w których świat jest pogrążony, Pan jakby bardziej się ujawniał jako ogień, jako płomień. Ja to wyprowadziłem was z Egiptu. Wiodłem przez pustynię przez lat 40, byście posiedli ziemię Amorytów. Pamiętaj o mnie. Ja jestem z tobą. Ja czuwam przy tobie. Nawet w tych ciemnościach. Ja jestem ogniem, który będzie cię prowadził. Bądź mi posłuszny. Pamiętaj o mojej obecności. Strzeż mych nakazów, a będziesz żył. Pamiętamy, że cała ta pamięć o wyjściu z Egiptu była nieustannie, ożywiała tą wiarę Izraela. Obecność Boga w życiu Izraelitów. I bracia i siostry, Ewangelia, która tak mocno nas kieruje właśnie na głoszenie Ewangelii. Nauczycielu, pójdę za tobą, dokądkolwiek się udasz. Przychodzi właśnie uczony w piśmie i tak mówi do niego. Jezus mu odpowiada, lisy mają nory, a ptaki podniebne gniazda. Ale Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł położyć. I taki inny człowiek przychodzi, ktoś spośród uczniów. Panie, pozwól mi najpierw pójść i pogrzebać mojego ojca. Lecz Jezus mu odpowiedział, pójdź za mną, a zostaw umarłym grzebanie ich umarłych. Bardzo radykalna Ewangelia. Pan wzywa nas po raz kolejny w życiu do radykalnego pójścia za Nim. Pan nie ma miejsca, gdzie by mógł położyć głowę. Pójdź za mną i zostaw wszystko za sobą. Kościół
w ostatnich latach tak bardzo mocno mówi, że te słowa, które kiedyś były tylko jakby skierowane do księdza, do siostry zakonnej, to są słowa dla wszystkich uczniów Pana Jezusa. Nawet jeśli w sposób różny dzieci Boże wybierają drogi, bo są różne funkcje, różne urzędy, ale jednak te słowa jakoś, one muszą być przez każde dziecko Boże przyjęte, zrozumiałe. Bracia i siostry, no jeszcze raz przypomnę, z ciekawością przystępujemy do świętych tajemnic. Pan karmi nas swoim słowem i karmi nas swoim ciałem i z ciekawością pochylamy się nad tym słowem. Wierzymy, że Bóg w pierwszym dniu rekolekcji mówi do nas to słowo. Przejmijmy się tym słowem. Pan wzywa do pójścia za Nim, ale takie pójście bardzo radykalne, takie całkowite, takie totalne, takie inne niż to, co widzimy w dzisiejszym świecie, gdzie świat się, gdzie ludzie Kościoła tak często bardzo się układają ze światem, tak mocno jakoś. A Pan mówi, pójdź za Mną. Papież Franciszek ciągle przypomina bardzo mocno, że właśnie cokolwiek w Kościele to jest pierwsze, pójść za Jezusem. To jest pierwsze. Pójść za Nim, za Ewangelią, za Słowem Boga. Cała dzisiaj od zakonów, wspólnot zakonnych, nowych jakichś inicjatyw w Kościele, to jest coś, gdzie ludzie idą za Słowem Boga, za Jezusem. To Jezus pociąga. I Kościół dzisiaj, papież bardzo mocno to podkreśla, właśnie Kościół musi ciągle właśnie mówić o Jezusie i widzieć Jezusa tylko. Pamiętacie to? To w takiej książce pisze człowiek, który napisał taką książkę, już zapomniałem jego, taki wielki charyzmatyk, co mówi Kościół, co mówi Duch Święty do Kościoła. I taka jest piękna historia, on opisuje, że kiedy właśnie gdzieś tam spotkał się z papieżem Janem Pawłem II, to papież go rozpoznał. Papież go rozpoznał gdzieś tam, jakaś była taka grupa, która przyszła do papieża i papież pamiętał tą książkę, która kiedyś bardzo mocno była obecna w Kościele i tak bierze go, tak łapie za ramię i pyta się tak z przekąsem może, ale też z prawdziwością, jaką papież miał, co Duch mówi do Kościoła? I ten człowiek mówi, że taki zmieszany tym pytaniem papieża, przyszło mu tylko jedno słowo, Jezus. I ten człowiek opisuje później, że papież wziął go tam w kierunku okna i oni przez chwilę mówili razem święte imię, Jezus, Jezus. Oni ciągle powtarzali to słowo, to imię, Jezus. Bracia i siostry, te rekolekcje będą takie szczere i powiem wam szczerze, że gdyby nie dzieła Bożego miłosierdzia, byłbym na ulicy dzisiaj i takie mam pragnienia największe serca. I bym głosił ciągle Jezusa. Kościół śpi dzisiaj bardzo mocno. Wczoraj była niedziela, tak? Niedziela. Wczoraj przez przypadek w jednym z naszych domów na wsi chciałem tam książki rozdawać naszym podopiecznym i przez przypadek, dzisiaj wiem, że to nie przypadek, znalazłem taką książkę, o której nie miałem pojęcia. Taka mała książeczka, ważna, bo to Kościół ją napisał, Kongregacja do Spraw Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. Ona się nazywa Rozpoznawajcie. Tutaj Duch Święty ukłonił się do księdza Bogusława, bo właśnie ksiądz Bogusław bardzo chciał o tym rozpoznawaniu i rozeznawaniu. Nie znałem tej książeczki. Nie wiem, czy w ogóle ktoś z was, czy siostra ją zna może. Słuchajcie, ja ją przeczytałem właśnie szybciutko. Jestem po prostu zszokowany pięknem tej książeczki. Tytuł jest dokładnie taki. Rozpoznawajcie,
do osób konsekrowanych, podążających szlakiem znaków Bożych. Szok. Jakie piękne słowa w ogóle. Do osób konsekrowanych, podążających szlakiem znaków Bożych w roku życia konsekrowanego, które kilka lat temu miał miejsce. Niezwykła piękna książeczka, która prosi ludzi Boga, ludzi oddanych Bogu, żeby pozostali wierni. W ogóle to jest, słuchajcie, bardzo wzruszające w ogóle. Na początku właśnie, zobaczcie, takie słowa, kongregacja watykańska pisze ten list. Zobaczcie. Poprzez ten list pragniemy powierzyć konsekrowanym mężczyznom i kobietom to cenne dziedzictwo, zachęcając ich wszystkich, by całym sercem wytrwali przy Panu i podążali naprzód drogą łaski. To do nas skierowane jest zaproszenie Pana. Stańcie na drogach i patrzcie. Zapytajcie o dawne ścieżki, gdzie jest droga najlepsza. Idźcie po niej, a znajdziecie dla siebie wytchnienie. Bracia i siostry, tutaj Kościół na początku, to 3-4 lata temu, mówi też takie słowa niezwykłe, bardzo też wstrząsające. Ale to wszyscy czujemy. W ostatnich latach siła rozpędu znamionująca tę wędrówkę jakby się wyczerpała. Bardzo tajemnicza sprawa. Ja tak się pytam, czy ja jestem taki czasami poruszony nędzą tego świata przez wszystkich podopiecznych, których przyjmujemy dniami i nocami, a jednak to Kościół mówi. W ostatnich latach siła rozpędu, ta po soborze, znamionująca tę wędrówkę, jakby się wyczerpała. Na pewno, gdybyśmy mieli taki czas podzielenia się, wielu z was by powiedziało o wielkich trudach życia. To, co przeżywamy we wspólnotach, przeżywamy w kościele. Ksiądz nam się zabił, słuchajcie, kilka tygodni temu. Wszyscy o tym wiedzą. To są takie czasy. Ja teraz w ciągu 3 tygodni ostatnich, dzisiaj kolejna rodzina zajmuje się kolejnym samobójcą. Takie czasy. Ale zobaczcie, co mówi dalej Kościół pięknie. Wydaje się, że obłok otulony jest raczej mrokiem, a nie ogniem. Ten obłok, który prowadził Izraelitów. Wydaje się, że obłok otulony jest raczej mrokiem, a nie ogniem. Lecz ogień ducha jeszcze w nim mieszka. Chociaż czasami chodzimy w ciemności i bywamy oziębli, co może napełnić trwogą nasze serca, to jednak wiara przywraca pewność, że we wnętrzu obłoku nie zabrakło obecności Pana. Ona jest ponad ciemnością w nocy, jako olśniewający płomień ognia. Bracia i siostry, żyjemy w czasach, kiedy tylko ci, którzy Pana się chwycą, jak ta kobieta wczoraj z Ewangelii, obym się płaszcza Pana dotknęła, a będę zdrowa. Tylko ci, którzy złapią się Pana jak nigdy dotąd, mocniej, bardziej, radykalniej, oni przetrwają te czasy wierności Panu. Oni będą mieli przedziwną siłę i moc. Rozumiemy dobrze, że dzisiaj ci, którzy właśnie chcą wytrwać przy Panu, oni muszą więcej się modlić. Musimy bardziej karmić się Słowem Bożym, jeść to Słowo Boże. Słuchajcie, dzisiaj ta wspólnota, która rodzi się w domu osiedzia Bożego, wspólnota zakonna braci miłosiernego Pana, dzisiaj takie typowe. Dzisiaj kupiliśmy MP3 każdemu i nagraliśmy całe Pismo Święte, żeby ciągle, gdzie tylko to możliwe, słuchali Słowo Boże, żeby karmili się Słowem Bożym, bo tacy przetrwają. Chwycić się Pana,
całkowicie, totalnie, we wszystkim. Nie mieszać się ze światem, będąc w świecie, jako radość, jako miłość dla innych, to wielki trud. Lisy mają nory, a ptaki podniebne gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł położyć. Bracia i siostry, zechciejmy, tak jak każdy rozumie dzisiaj to słowo, każdy wie, gdzie stoi, niech pyta się Ducha Świętego, co jest tym Bogiem fałszywym, co jest brakiem w jego życiu Ewangelii. To ja tego nie wiem, to wy to wiecie. Ja też to słowo sprawdzam z moim życiem dzisiaj. Zechciejmy właśnie odrzucić to, co nieewangeliczne. I zechciejmy być gorliwi dla Pana. I przypominam wam tę definicję gorliwości Tomasza z Akwinu. Gorliwość można przyrównać do pokrywki garnka, która uderza pod wpływem wysokiej temperatury. Bądźmy w świecie dzisiaj taką pokrywką, która uderza ciągle, pełna gorliwości, aby świat poznał uczniów Pana, aby Pan zobaczył w nas kochających Chrystusa, idących za Nim wszędzie, w każdej sytuacji życia. Wyruszmy w tę drogę, oczywiście nie dołując się Słowem Bożym, to Słowo Boże nas ciągnie w górę. Wyruszmy w tę drogę rekolekcyjną, pełni ciekawości, co Bóg będzie do nas mówił. Pełni ciekawości, jak Duch Święty będzie nas przemieniał, jak będzie nas ożywiał, jak będzie nas rozpalał, abyśmy płonęli dla Jezusa, jedynego Zbawiciela świata.